Zatrzymajcie ten film i obliczcie sami, ile to jest 71 dodać 24. Ok, rozwiążmy teraz to zadanie wspólnie. Co to właściwie znaczy 71? Na pozycji jedności mamy 1, to jest pozycja jedności, mamy jedną jedność, to jest ta jedna jedność, a na pozycji dziesiątek, tu jest kolumna dziesiątek, mamy 7, czyli mamy 7 grup po 10 w każdej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grup, po 10 w każdej. Czyli 71 oznacza 70 dziesiątek i jedną jedność. Tutaj mamy razem 71 kwadratów. Do tego chcemy dodać dwie dziesiątki. To są dwie dziesiątki, tu je widzimy. Jedna dziesiątka, druga dziesiątka i cztery jedności. To jest kolumna jedności. Ile to będzie razem? Zastanówmy się najpierw nad jednościami. Mamy jedną jedność... A tu jeszcze dodatkowo 4 jedności. Razem będzie 5 jedności. Tu razem mamy 5 kwadratów. Jedna jedność, dodać 4 jedności, to razem 5 jedności. Teraz patrzymy na dziesiątki. 7 dziesiątek, dodać 2 dziesiątki. Jeżeli wszystkie razem połączymy, to będziemy mieli 9 takich grup. 9 dziesiątek. 7 dziesiątek, dodać 2 dziesiątki, równa się 9 dziesiątek. Czyli nasz wynik to 9 dziesiątek. Widzimy je tutaj na niebiesko. I 5 jedności to te na żółto. Jak inaczej nazwać 9 dziesiątek i 5 jedności? To inaczej 95. No i policzone.